While the Russian aggression in Ukraine rages on, some 5.8 million refugees, most of whom are women and children, have found comfort in Europe. Local and regional leaders have stepped in once again, this time to provide a safe place for Ukrainian children through summer camps organized across European cities and regions. An act of solidarity that offers a sense of normality to some of the millions of Ukrainian children whose lives have been shaken by the war. The Pomorskie Region in Poland, with the support of the Polish Scouting and Guiding Association Gdańsk Branch, hosted children from Ukraine in Winiec. During their stay, Ukrainian children had the chance to discover Polish culture and share their traditions with their peers from Poland, spending quality time together, making new friends, resting, and enjoying the summer. We spoke to Mieczysław Struk, Marshal of the Pomorskie Region and member of the EPP COR group who organized this summer camp. Kilka miesięcy temu chairman Komitetu Regionów poprosił członków Komitetu Regionów o to, abyśmy zwrócili uwagę na potencjalne możliwości organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z Ukrainy w swoich regionach, w swoich miastach, czy też w swoich okręgach wyborczych. Ja też postanowiłem, aby wykorzystać wolne środki, które pozostały nam, zwłaszcza po wybuchu wojny, po napaści Rosji na Ukrainę, z programu Polska-Rosja, żeby one właśnie były dedykowane już nie na projekty realizowane w Rosji, ale na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z Ukrainy. Postanowiliśmy dzięki współpracy z polskimi harcerzami, z polskimi skautami, zorganizować taki wypoczynek dla ponad 30 dzieci z Ukrainy na terenie obozu harcerskiego zorganizowanego przez harcerzy z Gdańska. Ponad 90 dzieci z Ukrainy mogło odwiedzić ten obóz. Dzisiaj poznają trochę Gdańska, trochę też historii samorządu województwa. A więc dzieci dzięki programowi współfinansowanemu ze środków europejskich i dzięki inicjatywie Komitetu Regionów mogły dzisiaj na Pomorzu poznać część kultury polskiej i czuć się najzwyczajniej bezpiecznie. We also spoke to Miss Magdalena Griniec from the Polish Scouting and Guiding Association Gdańsk Branch, who shared with us what children were up to during the camp. Obóz był taki typowo harcerski, mieszkaliśmy w namiotach, w lesie, spaliśmy na kanadyjkach, materacach. Część dzieci po raz pierwszy spała w śpiworze i jak się pakowali, to nie wiedzieli, czym to jest, albo karimata, więc dla nich sam sposób przeżycia na obozie to już był dużym takim wymagającym wysiłkiem. Mieli zajęcia kulturowe o kulturze polskiej, opowiadali nam o kulturze ukraińskiej. Był wieczór właśnie poświęcony ich kulturze, gdzie mogli zaprezentować tradycyjne ludowe piosenki ukraińskie. The children had the opportunity to experience the Polish Sky fresco restored by the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Ta młodzież dzisiaj oglądała fresk Polskie Niebo, które znajduje się w budynku Urzędu Marszałkowskiego. To bardzo symboliczne miejsce. Miejsce, gdzie totalitaryzm nazistowski spowodował, że to niebo zostało zniszczone. Młodzież dzisiaj poznała historię tego miejsca i tego, w jaki sposób to się odrodziło. Ten fresk został odrestaurowany. Jest to w pewnym sensie symbol tego, że totalitaryzm musi po prostu upaść. I taka nadzieja dla młodzieży ukraińskiej, że też ta sytuacja, która na Ukrainie ma miejsce, również w pewnym momencie ustąpi i zapanuje pokój. EPP COR members have already organized summer camps in Nîmes, France, Maramureș, Romania, Bavaria, Germany, and in Wielkopolska region, Poland. The costs of the camps are footed by the EU municipalities and regions participating, together with public, private and civil society partners. Meanwhile, EPP-led cities and regions remain committed to contribute to the reconstruction of Ukraine through the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine and by revitalizing twinnings to give these children a better future.